co tu? Zobacz, jak pojedziemy od tej drogi w Kamieńcu w lewo, to proponuję tutaj na to rozlewisko powyżej, widzisz? Tutaj widzę, jest... ale ja proponuję jechać poniżej. Poniżej? A może byśmy najpierw spróbowali tutaj, powyżej, zobacz. Tu jest taki dosyć ciekawy teren. Fakt, że tutaj jest taka wysoczyzna, ale intuicja mi podpowiada, że lepiej może tutaj byśmy zaczęli, co? A moje jajniki podpowiadają mi, że mamy być tutaj. Może najpierw spróbujemy tutaj. Czy ta teoria jajnikowa ma wpływ na intuicję i wybór dobrego miejsca do poszukiwań? Tego nie wiem. Ja będę się upierał przy tym, żebyśmy jednak pojechali na miejsce, które ja wytypowałem. A ja przez noc użyję takich argumentów, że jutro będzie po mojemu. Zobaczycie. Rodzice nie powinni się drzeć jak małpy, tylko niech jadą do Kamieńca. Muszę wam powiedzieć, że po analizie i po dobrze przespanej nocy jednak zdecydowałem, że pojedziemy w miejsce, które wybrała Ewelinka. No cóż, zdanie zawsze można zmienić. Hania, a ty jedziesz z nami na poszukiwania? Nie, bo jest za gorąco. I co z tego? To, że wy jak nie przyniesiecie skarbu, to będę szalać. Działamy ku przygodzie. Trzymajcie za nas kciuki. Niech nam darzy dzisiaj. Kuleczka. A ja wykopałem stary guzik. Zobacz, to jest ten psi nieśmiertelnik, no i to pokrętło, o którym ci mówiłem. Ten psi nieśmiertelnik, identyfikator psa, został wydany w 1906 roku. Zobacz. Rosenberg Westpreuzen i tutaj jest numer ewidencyjny, ale nie widzę dokładnie. 1-0 i dalej też nie wiem. 1-0-1 coś tam. Ale bardzo ciekawa imitacja tutaj na tej nakrętce. Tak jakby orła. No jest, jakby orzeł, nie? Także ciekawe dwie znajdki. Także nie trzeba się poddawać. Znaleziska typu psie nieśmiertelniki bardzo mnie cieszą, ponieważ zbieram pamiątki regionalne z mojej miejscowości, która nazywała się dawniej Rosenberg. No i jest tutaj kolejny dowód na to, że warto wybierać odpowiednie miejsce, bo jeszcze tych pamiątek można znaleźć sporo. Cieszę się niesamowicie. Do tej pory jakoś nie miałam farta, jeżeli chodzi o znajdki. Gratuluję Krzyśkowi. No i myślę, że następne moje kopnięcie to będzie strzał w dziesiątkę. I co tam u ciebie? Coś wyszło ci w międzyczasie? Kopałam śniedziensko, kopałam żelastwo i przez chwilę serce mi tak zabiło, bo myślałam, że miecz mam, ale to jakaś część od ciągnika chyba. Przynieś, sprawdzimy, to może być miecz. Któż to wie? Zawołam, wylew, udar, wszystko. Oto mój miecz. Ale powiem wam szczerze, że w pierwszej chwili, kiedy kopałam to,
miałam tak odsłonięte do połowy i odsłoniłam tutaj tą część. Ja mówię, kurde, nie, mówię, chyba to jest to, ale później się okazało, że jednak nie to. Ale serduszko biło mocniej. Co to może być? Jakaś część od ciągnika, czy to jakiś ten... Także, na złą. Mocna sztuka z tej mojej Ewelinki, że w tym upale te 300 metrów chciało jej się nieść te żelastwo. Przepraszam, nie żelastwo, tylko prawie miecz. Upał daje się we znaki. Trzeba się trochę schłodzić. Za bardzo się nie schłodzimy, bo się zgrzała. Ale zawsze coś. Trzeba lodówkę podłączyć. Ale to już do nowego busa. Popite, to dalej na poszukiwania. Żeby nie było. Szczęście w te najciekawsze znajdki nie dopisuję, ale znalazłam nasze współczesne 2 złote. A po przerwie zmiana taktyki, nałożone słuchaweczki, aby słyszeć te głębokie cele. A jaki jest skutek? Zobaczcie sami. 10 rentenfeningów z 1934 roku zalegało bardzo głęboko, a pomogły mi w tym, żeby to wyciągnąć z ziemi, oczywiście słuchawki. Jakaś część od czegoś, jakiś malutki elemencik zdobiony. Jeszcze na razie nie wiem, od czego to może być. Muszę podpytać mojego znawcy. Ale ciekawe, bardzo ciekawe. Znalazłam znowu jakiś element ozdobny, guziczka, feninga, no i to nie mam pojęcia, sprawdzałam w internecie, jest tego sporo, tak jakby od medalu, czy coś jest napisane. Trzeba będzie się przyjrzeć temu bardziej, a ja zobacz, guzik, jakąś zawieszkę, patent, element od czegoś patent, no i solidka, ale w słabym stanie. To jest guzik? A guzik, a pokaż mi to. Skąd ty wiesz, że tu jest tak napisane? Bo już miałem styczność z tym. Zobacz, tutaj jest napisane. Odwrotnie musisz wziąć i wtedy ten. Wtedy będzie widać, nie? I 1878. No, widzisz. 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 A od czego to? Nie wiem, to chyba jest stara blomba, wiesz, bo tutaj był taki drucik przechodził, także to jest nieczytelne, ale to jest stara blomba. Jednak miałam nosa do tego, aby wybrać się właśnie na tą miejscówkę, którą ja wybrałam. Oczywiście trzeba poświęcić trochę czasu, wychodzić swoje, ale jak widzieliście, pokazuje się dużo fajnych, starych rzeczy, także działamy dalej. No nie powiem, znaleźliśmy kilka ciekawych tutaj przedmiotów, nawet datowanych na XIX wiek. Czyli, może to być właściwe miejsce, natomiast i tak mnie korci, żeby przejść na drugą stronę rozlewiska. Natomiast działamy dalej, zobaczymy, co tutaj kryje ziemia. Tym razem guziczek. Ale niestety jest nie do zidentyfikowania. Ale i tak cieszy grunt, że wchodzą stare
Stare rzeczy, fajne dosyć. A ja swój wykopek zidentyfikowałem, bo to jest naparstek. Naparstek, tylko uszkodzony naparstek. Ale jest. Coś na wierzchu? Zgadnijcie, co znalazłam. Już wam dałam podpowiedź. Znalazłam guziczek Gwardii Napoleona. Piękny. Byłoby grzechem prowadzić poszukiwania w kamieńcu i nie znaleźć właśnie takiego guziczka. A ja mam to szczęście. To jest niesamowite. Zaraz wam się pochwalę. Sam w to nie wierzę. Sam w to nie wierzę. Dwa nieśmiertelniki, psie nieśmiertelniki w jeden dzień. Zobaczcie. Morda mi się jeszcze cieszy. No ale jak jednego dnia trafia się dwa psie nieśmiertelniki, identyfikatory, to jak tu się nie cieszyć? Tak, tutaj chyba u góry po lewej stronie jest hunt, coś tam nawiązując do psa. Numer jest czytelny. Kreis Rosenberg. Ten pierwszy to był nieśmiertelnik psa dotyczący psów zarejestrowanych w miejscowości, czy dotyczących miejscowości Rosenberg, czyli susz, a tutaj identyfikator osoby, która wniosła opłatę skarbową w całym powiecie Kreis Rosenberg, powiecie suskim. Wychodzi na to, że jednak będę musiał czapkę z głowy ściągnąć, zrobić ukłon w stronę Ewelinki i podziękować jej, że faktycznie wybrała bardzo dobre miejsce na poszukiwania. Japa mi się cieszy niesamowicie. A na zakończenie poszukiwań trafiło mi się coś bardzo fajnego, ale wam teraz nie pokażę, dopiero w domku po oczyszczeniu. Ewelinka jaka tajemnicza z tą swoją znajdką. Albo mówi prawdę, albo sobie jaja ze mnie robi, bo uwierzcie, nie chciała mi w ogóle nawet jej pokazać, nie? Mówi, zobaczysz w domu. Oby to nie żart, tylko coś ciekawego i fajnego. Ta ostatnia znajdka do końca trzymam je w niepewności. A dlaczego? A to dlatego, że myślałam, że jest to taki medalik, który się otwiera i jest w środku jakieś zdjęcie i myślałam, że ono się tam zachowało. Niestety nie jest to, o czym myślałam. Trochę się zawiodłam. No ale jest to na pewno stara rzecz i cieszy. Podsumowując nasze dzisiejsze poszukiwania, mogliście zauważyć, że czasami jest tak, że nie ta osoba, co wytypuje ciekawe miejsce, dużo tam znajdzie, natomiast są takie dni, że to inne osoby, którym się ułoży dobrze noga, no i trafią na ciekawe znajdki. Tymczasem żegnamy was i do następnego odcinka. Do zobaczenia.
Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.